Thank you.
Witajcie kochani widzowie, tutaj Ela Gawin, krakowska blogerka i youtuberka. Witam Was serdecznie na moim live'ie. Drodzy widzowie, możecie do północy zamawiać telefony. Wystarczy przelać 5 zł na moje konto bankowe. W opisie mojego kanału YouTube macie. No i podajcie numer telefonu i imię osoby, do której mam zadzwonić. Jeżeli są jakieś zaległe telefony, no to bardzo proszę o przypomnienie, że chcielibyście dzisiaj, żebym zadzwoniła. No i takie przypomnienie telefonu zaległego za złotówkę można zrobić przelew. Natomiast normalnie 5 zł, jeżeli chcecie, to mile widziane więcej. I ja za godzinkę zacznę do Was dzwonić. No, witam Was serdecznie. Powiem szczerze, że czuję się źle. Dużo jakichś było dzisiaj trudnych sytuacji, przykrych, no ale show must go on. Ogłosiłam live'a, no to jestem. Możecie w czasie live'a mi wysyłać donaty, jak również jakiś prowiant. Jutro święto. Jak mi przyślecie coś dobrego do zjedzenia, no to sobie zjem albo na live'ie, albo będę mieć na jutro. Także z góry bardzo dziękuję. Słuchajcie, kochani, no, czuję się tak sobie. Nie zrobiłam żadnego filmu pomiędzy live'ami, ale zrobię jutro, dobrze? Słuchajcie, ja muszę coś ogłosić, co postanowiłam, mianowicie jest mi niezmiernie przykro, ale muszę ogłosić pewne moje postanowienie, mianowicie jutro. Bardzo przepraszam osoby na moim Discordzie Gang Eli Gawin, fanklub Eli Gawin. Kochani, jutro nie wejdę na ten serwer. Nie powiem dzień dobry. Na kanał główny czata przedpokój. O niczym nie będę Was informować, co robię. Dlatego, że no jest po prostu ten kanał mojego serweru Discorda Przedpokój opanowany przez hejterów. Przepraszam. Nie mam ochoty czytać Waszych komentarzy. W związku z czym na razie
Będę tylko i wyłącznie jakieś ogłoszenia o różnych jakichś wydarzeniach zamieszczać na kanale Pokój Eli i kopię postów Eli. No bo jest tam tak dużo hejtu na tym głównym kanale mojego serwera Discorda, że ja was bardzo przepraszam, drodzy członkowie mojego serwera Discorda, ale nie widzę miejsca dla siebie na tym serwerze. I już na ten główny czat, nie wiem, może czasem będę wchodzić, ale postaram się nie wchodzić, nie zaglądać. Słuchajcie, jak macie do mnie jakieś sprawy, to piszcie w porcie prywatnej. No bo na tym czacie to się w ogóle nie da rozmawiać o niczym. Serwerze, na moim profilu Facebooka też nie czytam komentarzy ani na Instagramie, ani na Twitterze. Ogólnie mam dzisiaj zły humor, ale no, live będzie trwał.
Thank you.
Kochani, piszcie sobie na czacie spokojnie. Jak chcecie mnie o coś zapytać, to wyślijcie do Nate'a. W ogóle się martwię, czy te donaty działają. Dlatego bardzo chciałam prosić, wyślijcie do Nate'a. Super czat. W dolnym rogu czata taka ikona dolara, tam klikacie i możecie wysłać do Nate'a. Jakbyście chcieli mi wysłać jakiś prowiant na mojego live'a, to mile widziane, live będzie trwał do 2 nad ranem, czyli mamy jeszcze przed sobą 3 godzinki i możecie mi coś tam wysyłać do jedzenia, do picia na adres ulica Ceglarska 25, mieszkanie 11, klatka 2, Kraków. Telefon 501-926-721. Jeżeli chcecie, żebym do Was zadzwoniła na live, to możecie wysyłać na moje konto bankowe prośbę o taki telefon. I ja za chwileczkę będę to sprawdzać. Słuchajcie, trochę mam zły humor, ale może się rozchmurzę. Nie wiem, chyba te donaty nie działają, bo w ogóle nie przychodzą. Przyślijcie jakiś test, bo się martwię, że coś nie działa. Babykowa przesyła 2 funty brytyjskie. Naprostowałam już gangusi, nie będę hejtować. Lady Macbeth przesyła 10 zł. Donaty działają. Dobra, fajnie. Czyli donaty działają, wszystko jest ok. Kochani, czymś się zdenerwowałam dzisiaj, ale nie mogę Wam powiedzieć czym. Kiedyś Wam powiem. Halina Wondrackowa przesyła PLN 1199.
Zrobię jakiś fajny film w tygodniu. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie i jaki. Dobra, zobaczymy, co tam ciekawego piszecie na czacie, bo coś mi się wydaje, że trzeba będzie interweniować. LDZ-122 przesyła 5 złotych. Dziękuję bardzo. Kochani widzowie, źle się czuję dzisiaj psychicznie. W skali od 1 do 6, no to 1. No ale trzeba robić live'a, nie? Tam różne rzeczy się przydarzyły w nocy i w ciągu dnia. I przed live'em, które mnie po prostu zasmuciły, ale nie chcę o tym mówić, prawda? Bo potem jakieś gnojki. Nastolatki będą to jutro komentować na moim serwerze Discorda. Nie dam wam tej satysfakcji, nic się nie dowiecie na mój temat. Na razie na mój serwer Discorda będę wchodzić jako osoba niewidoczna, po to tylko, żeby dawać przerwy na głównym kanale Przedpokój. A jak będę chciała coś opublikować na temat swoich ogłoszeń, to wrzucę to na kanał Kopiuj postów Eli, gdzie nie można w ogóle komentować. Nawet nie do pokoju Eli, bo tam też hejterzy siedzą, nie? Jestem bardzo, 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 bardzo rozczarowana tym, co się dzieje na moim serwerze Discorda. Niestety, no niestety ten serwer Discorda jest mi w ogóle do niczego niepotrzebny, do niczego. Chciałam go oddać hejterom, siedźcie sobie tam. Wyśmiewajcie mnie. A ja tam nie będę wchodzić. Najwyżej zlikwiduję w ogóle cały ten serwer i nie będę miała po prostu serwera. To, co ludzie tam piszą na tym serwerze mojego Discorda, to jest jakiś horror.
Wczoraj, właściwie dzisiaj, ktoś mi podesłał link do kanału YouTube, jakieś tam kobiety. I ona zrobiła o mnie film. No ktoś mi napisał, że ona mi sprzyja, no więc zaczęłam to oglądać i tam była informacja na początku taka, że ja sobie nie radzę. Że nigdy nie pracowałam, nic nie robię, nigdy nie pracowałam w jakimś tam limicie godzin. Że cierpię na zbieractwo w domu. I jakieś tam inne uwagi. No więc tak. To, co mam w domu, to sfotografował Marek Łagowski, psychotrop, czyli Alan Gruchała i Hubert Ohirko, czyli Ohirson. To są właśnie trzy osoby, które po prostu przyszły do mnie i mi sfotografowały mieszkanie. No, słuchajcie, to nie jest hotel, tylko zwykły dom, nie? Słuchajcie, ja tutaj mam odzież, buty, sprzęt do pracy. No, niby gdzie mam trzymać te wszystkie rzeczy? W jakimś magazynie? I przez to, że ci ludzie, których zaprosiłam do swojego mieszkania, Marek Łagowski, Hubert Ohirko, Alan Gruchała, to są właściwie trzy osoby, które przychodząc do mnie, sfotografowały moje mieszkanie i wrzuciły do internetu, bo poza tymi trzema osobami nikt nigdy tego nie zrobił. A ja też byłam na przykład u Marka w domu Łagowskiego i mogłam sfilmować mu kuchnię, łazienkę, jego pokój, przedpokój, cały dom, działkę. No ale po co? Przecież tak się nie robi, nie? A Marek przyjeżdżał do mnie i za każdym razem filmował mój dom i wrzucał do internetu. Natomiast moje mieszkanie i mój dom wygląda dużo lepiej, dużo ładniej i dużo ciekawiej niż jego mieszkanie i jego dom. No ale ja wam tego nie udowodnię, bo ja tego nie sfilmowałam. Ani nie będę wam opowiadać szczegółów, no bo po co? W ogóle sobie tego nie wyobrażam, że ktoś mnie zaprasza do jego mieszkania, a ja mu filmuję mieszkanie. Nie wyobrażam sobie tego. Mogłabym wam opowiedzieć szczegóły o domu Marka. Ale po co?
Myślicie, że tam jest wszystko idealnie? Mówię o youtuberze Marku Łangowskim. Zapewniam was, że nie. No ale ja przecież nie będę o tym opowiadać. Byłam gościem w tym domu. Więc nie będę opowiadać, co tam widziałam. Nic nie sfilmowałam i nic nie sfotografowałam. W przeciwieństwie do Marka, jak był gościem w moim domu. Za każdym razem, jak przyjeżdżał na parę dni, wydawałam co najmniej 500 zł na jedzenie, żeby mógł sobie zjeść coś smacznego. Wszystko miał za darmo. Nocleg, ogrzewanie, wodę, prąd, żywienie. Płacił sobie tylko za pociąg w jedną stronę, bo w drugą stronę ja mu dawałam pieniądze za to, że przyjeżdżał. A potem jeszcze wrzucał filmy do internetu z mojego mieszkania. Czy to jest w porządku? Słuchajcie, ja mam taki problem, że ja jestem osobą, która zaprzyjaźnia się z różnymi ludźmi, bo jestem wrażliwa, empatyczna, a oni potem się nade mną znęcają i mi szkodzą. Moja jakaś głupota, wrażliwość. Chęć przyjaźnienia się z ludźmi mnie gubi, bo dla ludzi, słuchajcie, dla ludzi jest, ludzie mają taką zasadę. Im bardziej jest coś niedostępne, tym jest to więcej warte. Dajesz komuś perfumy o fantastycznym zapachu, które kosztują tylko 20 zł. A dasz komuś perfumy śmierdzące jakimś gnojem, jak one będą kosztowały 1000 zł, to on nie kupi. Krwawa furiatka przesyła 10 zł. Ela, zadzwoń do Szymona. Czeka bardzo czerwone serce. Blik. Dobrze, już zobacz. Czyli... ludziom wszystko można sprzedać, jeśli to nie jest dostępne. Agnieszka przesyła PLN 10. Pozdrowisz swoją ex-córkę? Ma na imię Marysia. Kochani, będzie też live w niedzielę, nic się nie martwcie, nadrobimy. Myślę, że trzeba robić i piątki, niedzielę i środy. Kochani,
Ja się zaraz rozweselę, powiem wam, że się czuję do dupy, ale ten będzie dobrze, nie? Coś złego dzieje, nie mogę wam powiedzieć co. Okej, zobaczymy, czy są jakieś telefony do widzów. Dobra. Vivi przesyła PLN drugie 99. M0C4EK podkreślenie 014 przesyła PLN 10. Pozdrowisz mojego byfma na imię Donald Tusk. Nie no, przepraszam, ale Donalda Tuska nie pozdrowię. No, wybaczcie mi. Dobra, zobaczymy, czy są jakieś zamówienia na telefon od widzów. Okej. Już.
tak bardzo lubię, może dawaj mi ją. Kiedy to słyszę, nogi do tamca rwą. Tak wiem ciągle, patrzysz, jestem złą dziewczynką. Tak bardzo kocham to, gdy we mnie tańczy zło. Lubię jak muza tak w głowie namiesza mi. Dobry bas, ludzi czas, gdy się to mi się śni. Budzę się, widzę, że wszyscy dobrze się tu bawią. Nieważne deszcz czy techno, gdy muza w klubie gra. Wbijam na pakiet ja i ty. Zrobimy dla nich niezły show. Nieważne też czy techno, gdy muza w klubie gra. Wbijam na pakiet ja i ty. Niech ludzie patrzą. Zrobimy dla nich niezły show. Temperatura rośnie, czujemy to, gdy wszystkie oczy na nas skupione są. A niech się patrzą, nie obchodzi mnie to. Hipnotyzujesz mnie, w tym tańcu czuć cię chcę. Lubię jak muza tak w głowie namiesza mi. Dobry bas, ludzi czas, gdy się to mi się śni. Budzę się, widzę, że wszyscy dobrze się tu bawią. Prawie jak ze snu. Zawsze marzyłem, żebyś zatańczyła tu. Tańczymy w klubie, sytuacja prawie jak ze snu. Będziemy robić to, aż zabraknie tchu. Dzisiaj chodzę w to, lubię czyste zło. Kocham, kiedy kręcisz dla mnie dupą swą. Wszyscy patrzą na twe ciało, twoje ruchy też tak chcą. Kręć dupą swą, baby, nim wejdę, zrobimy niezłe show. Dla tych, co chcą, chcą, rozjebim pakiet swym flow. Yo, tak. Kręcisz dla mnie dupą swą. Nieważne też czy techno. Kręcisz dla mnie dupą swą. Gdy muza w klubie gra. Kręcisz dla mnie dupą swą. Wbijam na pakiet ja i ty. Niech ludzie patrzą. Zrobimy dla nich niezły show. Nieważne też czy techno. Gdy muza w klubie gra. Wbijam na pakiet ja i ty. Niech ludzie patrzą. Zrobimy dla nich niezły show. No fajnie, ciekawie, kochani, dobra, zobaczymy, czy są jakieś zamówienia na telefony. Momencik. Tak, 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 bo było troszeczkę za duży dzwon. Dobra, zobaczymy, czy są jakieś zamówienia na telefon. W takiej sytuacji muszę sobie wziąć jakąś karteczkę. Kurde, ale gdzie tu się podziały te wszystkie notatki? No.
Dobra, mam. Okej. Okay. Muszę sobie kupić więcej czarnych długopisów, bo troszeczkę mi brakuje. Czyli tak, dzisiaj mam jakiś dzień tygodnia. 5 styczeń, piątek, jeszcze nie, tak, jeszcze piątek, tak, 5 styczeń, piątek, 2024, dobra, no i patrzymy do tutaj mojego telefonu, czy są jakieś zamówienia na telefony, jeśli będą, to dzwonię. Kochani, przyślijcie mi coś do jedzenia dobrego. A teraz już jest w ogóle za późno na jakieś piwo. Czemu mi nie wysłaliście żadnego alkoholu dzisiaj? Dobra. Okej. Okay. Dobra, Agatka, przypomnienie dla Dominika, telefon, dobra, Dominik, słuchajcie, przypomnienie za zaległy telefon, złotówka. I dzwonimy w takiej sytuacji. Dobra, złotówka nie majątek, a jest szansa, że zadzwoni, czyli tak. Dobra, Dominik od Agaty. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Marek. Ale Marek, nazwisko się zaczyna na F. Telefon do Szymona. Tak. Bardzo czeka. Numer telefonu, dobra. Dobra. No i tyle. I tylko tyle. Słuchajcie, jak ktoś chce jeszcze zamówić jakiś telefonik, to bardzo proszę, gdybyście chcieli mi wysłać coś do jedzenia na live'a, to też będzie mi bardzo miło. No, a jakiś alkohol, to też by się przydał. No, tylko że po 23:30, a już minęła, to nie można zamawiać. Możecie mi najwyżej przynieść. Dobra. No to dzwonimy. Tak. Dzwonimy, dzwonimy. Dominik od Agatki, telefon. Cześć. Cześć, czy to Dominik? Tak, zgadza się. No cześć, tutaj twoja koleżanka Agatka zamówiła telefon do ciebie. O, proszę, jaka niespodzianka. W czasie mojego live'a. O, świetnie. No
i co tam słuchasz? A wiedziałeś o tym, że będzie taki telefon? Tak, tak, wspominała mi, tylko że ona już go zakupiła dawno temu i po prostu chyba wysłała dwa przypomnienia i dopiero teraz się udało go zrealizować w końcu. Aha, no to jakoś muszę się zrewanżować, może jakiś film z pozdrowieniami ci zrobię? No, bardzo chętnie, bardzo warto, bo ten kupowaliśmy go na pewno jeszcze w zeszłym roku, gdzieś na początku grudnia, w połowie, właśnie tak wysłaliśmy te przypomnienia. I czekaliśmy, kiedy do nas zadzwonić. A mamy właśnie pytanie, co cię, Elu, teraz tak trapi, bo wyglądasz na taką zmęczoną i jakby straciłaś tą iskrę do życia całą. Ale że dzisiaj, czy... poczekaj momencik, czekaj, nie rozłączaj się, bo dzwoni domofon, dobra? Sekundę. Dobra. Muszę zejść na dół, dobra? Elu, słyszysz mnie? Halo, halo. Dobrze, ja z wami pogadam, bo Ela najwidoczniej nas wszystkich zostawiła. Poszła się zajadać. Niestety taka rozmowa z Elą czasem. Ale mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj będziemy się świetnie tutaj bawić. I że będzie jeszcze szampańsko. Może zadajcie pytanie na czacie, o co byśmy chcieli spytać Elę. I ja po prostu je sobie gdzieś zanotuję i zapytamy ją razem wspólnie. Teraz mamy taką okazję po prostu. Dobra, ja już jestem. Nie wiem, co ty tutaj opowiadasz. Może należało cię wyłączyć, tak? Bo ja niestety nie mogłam tego kontrolować, co ty mówisz. Nie, nie. A widzę, że tu prowadzisz jakąś ciekawą konwersację na moim live, tak? Mówiłem tylko, że czekam na ciebie. No, ale miałam tutaj przesyłkę. O. Dobra, słuchaj, wiesz co? Ja do ciebie za chwilę zadzwonię, okej? No dobrze, pewnie. Do usłyszenia. Słuchajcie. No bo coś ten chłopak był jakiś niezadowolony, bo ja wyszłam, bo domofon zadzwonił, tak? No ale słuchajcie, ja muszę.
jakby czuwać nad wszystkim. Słuchajcie, dostałam 3 paczki. O! Jedna siatka. Druga siatka. I... trzecia siatka. I słuchajcie, oglądniemy co ja tam dostałam, bo ja w ogóle dzisiaj zakupów nie robiłam, a jutro jest święto. Słuchajcie, dostałam jajka. Dobra. Ja muszę wyłożyć okulary, co ja tu dostałam. Ktoś mi przysłał. Czarna porzeczka dżemik. Wow, to takie coś lubię. Boże! Czekolada. Boże, żeby było jakieś piwo. Jest! Absolut wódka. O, to ja już wiem, to od kogo to jest. Jezu, zrobiliście mi zakupy. A jutro jest Czech Król. Ja w ogóle nie zrobiłam zakupów dzisiaj. Chlebek. Matko, dziękuję. Masło. Nie. Dobra, ja się przyznam, ja w ogóle nie zrobiłam dzisiaj zakupów. Nie mam kompletnie nic do jedzenia, bo nawet sobie nie miałam za co kupić. Tak na dobrą sprawę. Także jestem naprawdę wzruszona. Coca-Cola. To jest chyba jakaś taka kawa. Wow. Jejku. Kawa. Dobra. Mleko łaciata. Pomidorek. Drugi malinowy. Jeszcze jeden chlebuś. Taki razowy. Pomidorki. I kawanosiki. Matko, ale to jest nie wszystko. Jabłka. 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 Kochani, ja nie zjem tyle jabłek. Wiecie, kto zje te jabłuszka? Wiecie kto? Ja mam pewne zwierzątka pod opieką. 5 kilo jabłek, dobra, spoko. Szczypiorek, o, przyda się. O kurde, przyda się, ja pierdolę. Koperek. Matko, przyda się. Jezu, kocham was. Kto mi to zamówił? Ja pierdolę, ale jesteście kochani. Normalnie ja nie mogę. Śledź atlantycki. Ale wy się w ogóle znacie na jakichś takich fajnych daniach. Śledzia dostałam.
kochani, ja nie poszłam w ogóle... Dobra, ja wam powiem. Ja w ogóle, jutro jest święto w niedzielę i w poniedziałek. Ja sobie nic nie kupiłam. Ja sobie kupiłam tylko w sklepie papierosy, piwo i zupkę w proszku. Miałam 100 zł i wysłałam córce. I powiem wam szczerze, że sobie nic nie kupiłam. Kompletnie nic do jedzenia, nic. Po prostu zero. Ja się chyba teraz rozpłaczę, naprawdę. Ja sobie w ogóle nic nie kupiłam do jedzenia do wtorku, a teraz są 2 dni wolne. Wysłałam córeczce pieniądze, a dla siebie tylko miałam na papierosy. Strasznie się wzruszyłam. Olej. Czekoladki 2 będą dla mojej córeczki. Kochani, dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Chudy podkreślenie baleron przesyła 2 funty brytyjskie. Surówkę se zrób. Odżywka do włosów. A to jest chyba taka odżywka... Że trzeba spłukiwać chyba. Kurczę, te napisy tutaj z tyłu to są za małe dla mnie. Dobra, odżywka do włosu. Kapusta, to chyba gołąbki zrobię, słuchajcie, z moją mamą, z tej kapusty. Paróweczki, berlinki. Rafaelki dla mojej córeczki. Sałatka z surimi z krewetkami w białym sosie. Wow, to ja lubię taką bardzo. No i kochani, to wszystko. Słuchajcie, bardzo się wzruszyłam, że ktoś mi wysłał te wszystkie rzeczy, bo powiem szczerze, jutro jest święto w niedzielę. A ja sobie praktycznie nic dzisiaj nie kupiłam. Tam 3 produkty. Bułeczki, serek. Papierosy, sok, 1 piwo. Nie wiem, kto mi to wysyła, ale chyba ciągle ta sama osoba, bo tak poznaję po tym oleju. Ale co to jest za, to jest kawa? Ja sobie to będę mogła zaparzyć, bo ja to, czegoś takiego nie znam. Ale to wygląda na kawę. Ja, wow, to jest jakaś fajna kawa. Ale skąd wy się znacie na takich fajnych produktach? Ja to się w ogóle nie znam na żadnych produktach. Dziękuję. Dziękuję, kocham was, dziękuję. Dziękuję, ale mi zrobiliście frajdę. Bo ja dzisiaj poszłam na zakupy do sklepu, ale musiałam córeczce też wysłać trochę pieniędzy. No i wyszło na to, że
Miałam tylko fundusz 40 zł na zakupy dla siebie. To praktycznie niewiele kupiłam. 20 zł papierosy, 10 zł piwo. I zostało mi 10 zł na jedzenie. Oczywiście mogłabym nie palić papierosów i nie pić piwa, ale wiecie jak. Jak wygląda rzeczywistość. Ale jesteście kochani, dziękuję. Polewię sobie to wszystko, schowam do lodówki. Dziękuję bardzo. Nie wiem co powiedzieć po prostu. Dziękuję. Nie wiem, chyba się rozpłaczę. Tyle fajnych rzeczy. Dziękuję wam. Kocham was. Ja w ogóle na to nie zasługuję. A to jedna i ta sama osoba mi chyba wysyła, bo tutaj jest jakaś wódeczka. Wow, ale ten dżemik. Ale gdzie takie fajne produkty są zamawiane? Ja jestem w ogóle w szoku. Dobra, już jestem. Dziękuję bardzo za te zakupy, bo ja sobie nie zrobiłam żadnych, kompletnie żadnych dzisiaj. Dziękuję. Kurde, jesteście kochani. Słuchajcie, momencik. Te rzeczy, które nie mogą być w cieple, to ja sobie włożę szybciutko do siateczki i sobie dam do lodówki. No bo żeby mi się nie zepsuły, nie? Dobra. No to właściwie tylko to, momencik, bo reszta jest okej. O, dobra.
US Obserwator przesyła 300 koron islandzkich. A Marysia Otręby jutro na śniadanie, śmiechu warte. Tak, tak, był jakiś donate. Niestety ja go nie słyszałam. Aha, właściwie te pomidorki to też by było dobrze zanieść, o. I jajka, o. No, a resztę to sobie zaniosę później. Dobra, już, sekundę. Wow, ale żeście mi nakupili rzeczy. Dziękuję bardzo, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. To totalny szok. Słuchajcie, kochani widzowie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ta kapusta to będzie na gołąbki. Dobra. Podzielę się z moją córeczką tymi produktami, bo ona uwielbia, jak ja coś dostaję od widzów. I ja potem jej takie najfajniejsze rzeczy po prostu przekazuję. Dziękuję. To chyba ciągle jedna i ta sama osoba mi wysyła te rzeczy, w związku z czym warto live'y robić w piątki, w niedzielę i w środę. Kochani widzowie, powiem wam szczerze, że no źle się czuję dzisiaj bardzo. Ale no dziękuję, kurde, dziękuję za tą przesyłkę, ale mega hit, kurde, nie spodziewałam się tego naprawdę. Chyba się rozpłaczę za chwilę po prostu. Ktoś mi wysłał tyle fajnych rzeczy. Naprawdę się wzruszyłam. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Po prostu nie spodziewałam się w ogóle czegoś takiego. Po prostu wzruszyłam się tym, że ktoś mi wysłał to jedzenie. Okej, nie, spokojnie wszystko grałem, nie?
kochani. Po prostu się wzruszyłam bardzo tym, że ktoś mi wysłał tyle jedzenia. Bo ja sobie po prostu nic nie kupiłam, kompletnie nic, nie? A fajnie jest czasami coś zjeść, chociaż tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, trzeba kupować jedzenie w takich różnych gospodarstwach agroturystycznych gdzieś na wsi. Bo to wszystko, co jest produkowane, podawane, to po prostu jest niedobre. Na przykład kupujesz oscypki, czy ser, bądź, czy cokolwiek w sklepie zafoliowane. To on jest niedobry. Kupujesz na jarmarku w Zakopanym i jest dobry. No i na czym to polega? Kochani widzowie, więc tak, o czym jest ten live? Ten live jest o moim życiu, to jest reality show. Moi widzowie tutaj wchodzą, żeby zobaczyć, jak się czuję. Jak się dzisiaj czuję? No kurde, czułam się bardzo źle. Te drobiazgi, które dostałam od was, to trochę poprawiły mi humor. Ale kochani, ja się czuję w podczasku. Ponieważ... Co ja chciałam powiedzieć? Słuchajcie, ja nie chciałam mieć dzieci, tak na dobrą sprawę, bo wiedziałam, że to będzie problem. No ale skończyłam 30 lat i stwierdziłam, że jednak chcę dzieci. Zaszłam w ciążę, poroniłam ją. Zaszłam w drugą, poroniłam. W końcu za trzecim razem urodziłam córkę. Mój były mąż jak córeczka przyszła na świat, zamiast nam pomagać, to po prostu nas zostawił. Bo on tak na dobrą sprawę nie chciał w ogóle żadnego dziecka mieć. Więc uciekł. Rok był z nami. Trzeba było w nocy wstawać, niemowlę płakało, trzeba było robić mleko, opiekować się. Przerosło to. Go uciekł i prowadził się. Słuchajcie, ja nie wiem, jak sobie radzą ludzie, którzy mają 8, 10, 12 dzieci, bo ja sobie z jednym nie dam rady. Dzisiaj taki mam wniosek i pomysł, nie? Że żałuję, że zostałam mamą, bo jakbym nie była mamą i nie miałabym dziecka dzisiaj, gdybym nie miała. Krwawa furiatka przesyła 10 zł. Telefony. Słuchajcie, gdybym nie była mamą, gdybym nie miała dziecka, to bym sobie już mogła podziękować ze wszystkim, z życiem, z karierą, z czymkolwiek, nie?
A muszę się starać, bo mam córkę dla niej. Także jak chcecie być rodzicami, to się zastanówcie. Słuchajcie, a propos telefonów, ja przed chwilą sprawdzałam, nie było żadnych. Już jest po północy. Dobra, zobaczymy. Dobra, czyli tak. Dominik i Marek. Agata do Dominika. Marek do Szymona, dobra. Ania. Dobra, już. Paulina Pietrykowska, Harrison przesyła 1 funt brytyjski i 99 pensów. Na zdrowie, Ela, zjedz cos. Czerwone serce. A to od ciebie, Paulina, ta paczka? Bo ciekawa jestem od kogo. Dobra, słuchajcie, szukam. Czyli tak. Szukam tych telefonów, dobra. Czyli Ania. Agata do Dominika mamy. Marek do Szymona i teraz jest trzecie Ania do dobra. Dobra, 5-7-0. Dobra, mamy to. Dalej, Patrycja. Zadzwoń do Aksela. Okej. Już momencik, dajcie mi chwilę. Dobra. I teraz dalej. Dawid. Przypomnienie telefonu. Dawid. Prosi o telefon do Bartka.
Tak. I tu mamy telefon teraz. 573. Dobra. Następnie Ania. Ania. Proszę o telefon do Ani. Dobra. Dobra. Jakub do Adriany z Gdyni. Dobra, 608. Dobra. I teraz dalej Jakub. I Urszula. Przypomnienie, zadzwoń do mnie, Paula. Dobra. Dobra, mamy to. Dobra, będziemy dzwonić. Kochani, ja muszę kogoś zaprosić na moje live'y, żeby mi on ogarniał te telefony, wykręcał, zapisywał. Jezu, muszę jakiegoś chłopaka z sympatii poprosić, żeby mi pomagał. Kochani widzowie, ja wam chciałam powiedzieć, że... Dziki dzik przesyła 10 zł. Paczka ode mnie. Otwórz jajka, tam niespodzianka. Kochani widzowie, jest sprawa bardzo poważna. Ja się naprawdę fatalnie czuję. Gorzej się już nie da. Nie będę wam tłumaczyć dlaczego. Kochani widzowie, przez ten internetowy hejt strasznie przepotwornie cierpię, ale chciałam powiedzieć, że wy mi pomagacie dużo, bo tak jak dzisiaj ktoś mi wysłał takie fajne rzeczy do jedzenia, chociaż tam była też wódka i... No i podejrzewam, że ta osoba to jest chyba jednak hejter, bo to jest chyba ta Paulina Jędrychowska. No mimo wszystko dziękuję, no. Fajne jedzenie.
Ale po co litr wódki, jakby można było dać dwa piwa, nie? Bo wiecie, jakie spustoszenia może... Do jakich spustoszeń może doprowadzić litr wódki, nie? Także fajne, zdrowe te wszystkie produkty, tylko ten litr wódki tak niepokoi w tym wszystkim, nie? No tam rozumiem, dwa piwa, butelka wina, dobra, spoko, ale wódka? Bo ja rozumiem jakieś winko, likierek, nie wiem, cokolwiek, jakieś takie po prostu napoje niskoprocentowe, ale wódka no to już jest poważna sprawa, nie? Okej, okay, dobra, zaraz będę dzwonić. Kochani, zaraz zacznę do was dzwonić, tak. Wszystko jest okej, nie? Kochani, już do was będę dzwonić. Nie wiem co powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że od pół roku się czuję tak, że chciałabym się zabić, ale niestety nie mogę, bo mam córkę. I muszę się dla niej starać, zarabiać pieniądze, opiekować się nią.
Uzajmij się nią, jak wyjdzie z domu dziecka. A prawda jest taka, że mi się już nie chce żyć. Obraziłam się na życie. Mam wszystko w dupie. Dlatego to było dobrym pomysłem, jak przez połowę swojego życia nie chciałam mieć dzieci, bo w końcu urodziłam dziecko i teraz muszę żyć, zarabiać i starać się dla niego. A mi się nie chce, bo po prostu życie jest przejebane i ludzie są źli i okrutni. I nie chce mi się żyć, ale muszę, no. Muszę. Nie chcę, ale muszę, bo jestem mamą i muszę. I gdybym mogła cofnąć czas, to bym... Nie wiem. Albo bym nie została mamą, albo bym została mamą, żeby się mój partner mną opiekował, nie? Dobra, okej. A co ja wam będę w ogóle tłumaczyć? Po co? Po prostu reasumując. Ej, mam w dupie, możecie mi wyzywać pogotowie, mnie nie ma teraz w domu. Także ja nikogo nie wpuszczę. I chciałam powiedzieć, reasumując, nie chce mi się kurwa żyć, bo życie jest do dupy, ale muszę, bo jestem matką i muszę zapierdalać dla mojego dziecka. Ale gdybym była sama... No to bym sobie wszystko odpuściła, bo na chuj, kurwa, życie jest zjebane. Słuchajcie, kochani widzowie, nie wierzcie, kurwa. Słuchajcie, ja jestem z katolickiej rodziny. A nie wierzcie w to pierdolenie, że jest niebo, anioły, że jest piekło. Ja pochodzę z katolickiej rodziny, przysięgam. Nie wierzcie, kurwa, że jak umrzecie, to zmartwychwstaniecie. To są wszystko kity, gówno prawda. Po prostu tkwimy w jakimś gówno układzie, w jakimś filmie science fiction czy chuj wie co. Mianowicie polega to na tym, że rodzisz się, całe życie się starasz, w końcu się starzejesz, umierasz, wszystko idzie w pizdu, a ciebie zjadają robale, nie ma żadnego życia po śmierci, nie ma żadnej wędrówki dusz, kurwa, niczego nie ma. W życiu nie warto się starać o żadną wersalkę, ładowarkę, komputer. To jest wszystko gówno warte, bo i tak wszyscy umrzemy, wszyscy się zestarzejemy. To jest tylko taki wyścig szczurów. Który szczur więcej uzyska przed śmiercią? A ja w tym wyścigu szczurów nie uczestniczę, bo ja mam to w pizu, ja nie potrzebuję mieć nic.
M0C4 ek podkreślenie 014 przesyła PLN 10. Czemu Marysia nie zje kurczaczka? Bo ją zabrali. Myślicie, że ja jak umrę, to zmartwychwstanę? Kurwa, na pewno nie zmartwychwstanę, bo mnie robale zjedzą. Myślicie, że będę aniołem, pójdę do nieba? Nie. Do czysta? Nie. Najwyżej do piekła. A jest piekło? Są diabły? Gówno prawda. To jest po prostu jeden jakiś pierdolony wymysł. Nie, jak Boga kocham, ja jestem katoliczką, ale to wszystko mi w ogóle nie pasuje. Słuchajcie, gra ten domofon. Nie, dziękuję wam, nie, ja się chyba rozpłaczę dzisiaj. Dostałam sushi. Dziękuję, ja naprawdę nie zasługuję na to. Kochani, ja się nie spodziewałam. Dziękuję, naprawdę kocham was. Ja się nie spodziewałam. Ja się nie spodziewałam tego, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję wam, naprawdę, dziękuję. Kochani, Ja przeżyłam takie koszmarne święta i nowy rok, że sobie nawet nie wyobrażać. Dobra, okej. W porządku, zaraz się uspokoję. Kochani widzowie, dziękuję wam, naprawdę dziękuję bardzo, bo z reguły hejterzy wysyłają jakieś produkty niezapłacone. Dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę nie wiem. Tak się bardzo źle czułam wczoraj, całą noc i dziś. Że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Ale okej. Dobra, skosztujemy. Troszkę jestem głodna.
Dziękuję bardzo, naprawdę. Nie wiem, kto mi to wysłał. Słuchajcie. Ja nie kończę na razie live'a. Tak ci dzisiaj czuję źle, że już... Po prostu nigdy się tak nie czułam źle jak dziś. Dlatego, że... Kochani... Ja wiem, że powinnam być niezłomna i się starać, ale ja nie wiem, czy ja dam radę walczyć o moje dziecko. Po prostu... Ja nie dam rady walczyć o moją córkę. Bo ja codziennie sobie kombinuję, żeby się nie zabić. To się wszystko nie uda. Nie uda się. Kochani, dobra. Kosztuje to sushi. I chciałam powiedzieć, bardzo proszę nie przysyłać mi pogotowia randkowego i policji, ponieważ zaznaczam, że nie zamierzam się zabić, tylko nie widzę sensu życia, a to są dwie różne rzeczy. Także godzina 22. Przepraszam, kurde, jaki mamy czas? Pierwsza 29. Tylko tu mi pokazuje na live zły czas. Słuchajcie, nie zamierzam się zabić, chcę żyć. Wszystko jest fajnie, zajebiście. Tylko nie zawsze. Przepraszam. Przepraszam bardzo, wycierałam nosek na live. Dobra, nieważne, nie widzieliście tego.
Okej. Okej. O kurczę. Ten domofon. Słuchajcie, kochani widzowie, cóż, muszę kończyć live'a, ponieważ policję mi wezwano, wyobraźcie sobie i... twierdzą, że będą wyważać drzwi, wyobraźcie sobie to? Także bardzo przepraszam, nie zrealizuję telefonów. Nie porozmawiam z wami. Wezwano mi policję i muszę zakończyć live'a. Widzimy się znowu w niedzielę. Dobranoc. Policja przyszła i twierdzą, że będą wyważać drzwi.